Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj cały nasz program poświęcony jest MMA. Zostańcie z nami. Antoni Chmielewski to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników mieszanych sztuk walki. W przyszłym miesiącu stoczy swój kolejny pojedynek, dlatego my teraz zapraszamy Was na tą rozmowę z fighterem z Warszawy. Antoni Chmielewski przed galą Promag w Lublinie. Antek, powiedz, jak doszło do tego, że będziesz walczył na Promagu? Może od tego zacznijmy. No, doszło do tego w ten sposób bardzo prosty. Człowiek związany z tą organizacją, Marcin Osoliński, zadzwonił do mnie z propozycją, czy nie chciałbym zawalczyć 27 czerwca na gali, czy nie mam w tym czasie jakichś innych pomysłów, czy jakiegoś kontraktu, który by mi zabraniał. Powiedziałem, że jestem otwarty na propozycję i zaproponowali mi walkę z Piotrem Wawrzyniakiem w takim właśnie terminie. To było akurat półtora miesiąca dokładnie przed galą, a że byłem w treningu, robiłem roztrenowanie, ale takie nie to, że leżałem do góry brzuchem, tylko aktywny trening i taki raczej aktywny wypoczynek, ale z wielkiego spadku nie było. Czułem się na siłach i już jestem z powrotem w treningu i będę gotowy. Czyli na razie wchodzi w grę tylko jedna walka dla Promaga i się zobaczy co dalej, czy na dłużej się związaliście? Nie mogę mówić o szczegółach kontraktu. Na razie, jakby powiedzieć, no skupmy się na tej walce, potem będziemy rozmawiać o następnych. Jak oceniasz swojego rywala? Jest to młody zawodnik, ambitny, widziałem jak walczy. No, na pewno wysoko postawi poprzeczkę, na pewno będzie chciał wygrać za wszelką cenę, także trzeba będzie być gotowym w 100% i dać się wszystko. Ostatnio można Cię było zobaczyć na galach PL MMA. Powiedz, czy Ty jeszcze będziesz planował występować na tych galach? Tak, mamy z Mirkiem umowę dżentelmeńską i tak, zdecydowanie będę jeszcze startował na galach PL MMA i jeśli jakieś właśnie będą pytania, czy walczę tu, czy tam, no na pewno chciałbym walczyć na PL MMA i mieć to, jakby powiedzieć, no, od razu z kim nie rozmawiam, mówię, że tam jestem też, jakby powiedzieć, mam umowę dżentelmeńską i że mam się i będę się tam bił i chcę się tam bić. Docelowo, ile byś chciał jeszcze walk po tym Lublinie w tym roku, jakby wszystko było dobrze ze zdrowiem? Ciężko dzielić się skórę na niedźwiedziu. No teraz jest ta walka, teraz jest ta gala. No to będzie druga walka w tym roku. No myślę, że 2-3 to jeszcze chciałbym zrobić w tym roku, ale to zobaczymy jak będzie. Opowiedz coś więcej o samych przygotowaniach. Bezproblemowo wszystko idzie, nie ma żadnych kontuzji, no to pewnie i tak mi nie powiesz, ale czy wszystko idzie dobrze i czy gdzie się przygotowywałeś? Znaczy, kontuzji nie ma i jakby powiedzieć, no, lata doświadczeń treningowych i na tyle poznanie już siebie, że wiem kiedy trzeba odpocząć, a kiedy mogę przycisnąć. No pozwalają mi na tak zwany zdrowy tryb życia i pilnuję, dbam o siebie i nie doprowadzam do sytuacji ekstremalnych, gdzie mogło coś by mi się zdarzyć. A trenuję w różnych miejscach. Parter z Radkiem Turkiem, zapasy z zapaśnikami z Gwardii, boks, stójkę z Robertem Złotkowskim na jego sekcji kickbokserskiej, do Copacabany, do Jurasa czasami na MMA, u mnie na Gwardii MMA, w crossfit. Ursus, jest taka hala, tam też się fizycznie, kondycyjnie, w Holmes Place, na siłowni, też jestem tam instruktorem i też mam bazę treningową, także no w wielu miejscach. Dobra, a powiedz tak, masz jakiegoś wymarzonego rywala, z którym strasznie chciałbyś wejść do klatki? O tytuł mistrza świata z UFC z Andersonem Silvą. Oskar Piechota uznawany jest za jeden z największych talentów wagi średniej w Polsce. Ten 24-letni zawodnik z Gdańska nie zaznał jeszcze goryczy porażki. Zobaczcie, co powiedział nam przed swoim kolejnym pojedynkiem.
No skarpowiec, co robisz tutaj u nas, w naszym pięknym Krakowie dzisiaj? Tak, dzisiaj przyjechałem, tutaj jest przed dwie godziny wcześniej przyjechałem. Dzisiaj są kręcone takie zajawki przed walką, jakieś sesje zdjęciowe, więc troszkę czasu to zajmie i ogólnie tak, żeby jakoś przed walką przeważnie takie zajawki są robione, to teraz kręcimy takie materiały. Powiedz, bo ty już z tego, co mówiono, miałeś walczyć na pierwszym promaku, tak? Tak. Miałem propozycję, żeby bić się już na pierwszej edycji. Znaczy uważam, że też oferta była bardzo atrakcyjna, tylko no akurat terminy tak mi się złożyły, że zaleczałem jeszcze jakieś tam drobne kontuzje, byłem też wcześniej po ciężkiej walce i było dla mnie to troszeczkę za szybko. Razem tam z swoim menadżerem zadecydowaliśmy, że po prostu troszeczkę jest to za szybko i że weźmiemy jakąś walkę, ale trochę w późniejszym terminie. Oglądałeś w ogóle pierwszą edycję i jeśli tak, to co myślisz na temat tego, co tam się zdarzyło wtedy we Wrocławiu? Szczerze mówiąc nie oglądałem, więc też nie będę mógł się wypowiedzieć. Ale widziałem takie bardziej highlighty, widziałem, że fajnie było to zmontowane, dosyć duża gala. Wydaje mi się, że wyglądało przynajmniej to z tego highlightu, co oglądałem, bardzo profesjonalnie. Powiedz, na ile występ wtedy na MMA tak 3 pomógł ci jakby medialnie zaistnieć w tym świecie? Czy odczułeś coś takiego, że jakby bardziej cię zaczęli rozpoznawać fani i tam dziennikarze po wystąpieniu takiej dużej gali, czy nie odczułeś tego specjalnie? Znaczy, no na pewno jeżeli jest już jakaś gala transmitowana w telewizji, no to o wiele więcej osób to zobaczy, o wiele więcej osób będzie o tym słyszało, jest to bardziej nagłośnione. Wiadomo, jak gdzieś startowałem na zawodach grapplingowych, mimo że może były to jakieś wysokie zawody, no to nie było to w żaden sposób nagłaśniane, więc dosyć wąskie grono osób o tym wiedziało, głównie osoby, które się interesowały. Jeżeli jest okazja wystąpić w telewizji, jeszcze jest to na takich kanałach dosyć znanych, więc no, nawet osoby takie, które nie mają za bardzo styczności na co dzień z tymi sportami, no, mogą gdzieś tam to nazwisko czy ten wizerunek zobaczyć w telewizji i na pewno to pomaga gdzieś dalej pozyskiwać czy sponsorów, czy kolejne walki. No właśnie, no teraz też będzie w Polsacie Sport Gala. No to dla was to chyba im większe, jeżeli jest transmisja telewizyjna, tym lepiej, nie? Bo pewnie łatwiej o sponsorów i tak dalej. No to na pewno, bo dużo osób, którzy gdzieś tam w jakiś sposób pomagają finansowo czy w jakiś inny sposób, chcą też coś w zamian. Jeżeli na przykład nie wiem, ja bym miał kogoś zareklamować, no to dla takiej osoby to nie będzie żadna reklama, jeżeli to będzie jakaś gala w małej miejscowości, która nie będzie, nigdzie nie wyjdzie poza to. No a wiadomo, że każdy ma w tym jakiś swój interes, tak? Oni mi pomagają, więc ja też muszę w jakiś sposób im się odwdzięczyć, a jeżeli jest to już nagłośnione w ten sposób, że zobaczy to jakaś już rzesza osób, no to jest już to jakaś reklama dla tego sponsora, prawda? Powiedz może coś więcej, jak forma, jak przygotowania, czy jakieś mikrourazy się zdarzyły, czy wszystko idzie dobrze? No odpukać na razie czuję się dobrze, cały czas trenuję, już coraz bliżej do walki, więc te przygotowania też już nabierają tych takich, no jeszcze teraz mam takie mocniejsze treningi, ale już myślę, że za dwa tygodnie będziemy powoli schodzić z tych obciążeń, już żeby jak najlepszą formę mieć właśnie na walce. Powiedz, jak to jest, że jeszcze nie przegrałeś do tego czasu, do tej pory i niech tak będzie jak najdłużej. Powiedz, czujesz z każdą walką jakąś większą presję, że akurat musisz udowodnić, że boisz się tej pierwszej porażki i czy to dla ciebie to nie ma znaczenia, nie śrubujesz rekordu, jakoś specjalnie będzie porażka, to będzie i do przodu, cały czas myślisz pozytywnie. Nie, no broń Boże, tak nie myślę, bo jak wychodzę do walki, to tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Gdybym myślał o porażkach, to w ogóle dla mnie to było po prostu bez sensu startować. No, wiadomo, że to też jest wliczone w ten sport, no bo jeżeli się nie przegrywa, no to też znaczy, że się nie robi po prostu z dobrymi zawodnikami, no ale z walki na walkę chcę być coraz lepiej przygotowany, chcę się mierzyć z coraz to lepszymi zawodnikami, chcę mieć walki po prostu, które w jakiś sposób będą mnie pchać do przodu. Nigdy nie myślę w ten sposób, że będzie przegrana, to okej, będę bił się dalej, tylko myślę, nastawiam się, przygotowuję się po to, żeby wygrać, nie trenuję po to tak ciężko, żeby przegrywać walki, prawda? I
I to już wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Stale zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do oglądania naszych archiwalnych odcinków. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!